Cześć, obecnie jesteśmy na festynie Ruskich Szańc przy Struniec numer 33. To jest chyba punkt oporu Nowy Bytom Czarny Las. Tam dalej już mamy grupę bojową Wirek. No tu mamy go sfilmowany w środku. Na zewnątrz, a przed nami niemiecki czołg Panzerkampfwagen T-38T. W rzeczywistości w oryginale jest to czeski czołg. Po prostu Niemcy po zajęciu Czechosłowacji zdobyli te czołgi niemieckie, raczej te czeskie czołgi i po prostu jakby dokoptowali je do swojego arsenału, bo czołg jest bardzo, ma bardzo dobre parametry techniczne. Może powiem, tu jest uzbrojenie 2 CKM-y, Albata. Armata przeciwpancerna 37 mm kalibru. Fajnie zachowany ta krzyż. Niemiecki jest używany po prostu podczas na początku inwazji Niemców na Polskę. Po prostu takie krzyże. I te czołgi też były używane w Afrika Korps u tego Rommla w tym korpusie. To jest bardzo popularne, bo ich dosyć udało się zdobyć. No i one mają dobre po prostu parametry. Także ten. No co jeszcze do schronu za nami? Schron klasy odporności E uzbrojony w 2 CKM-y, w tym jeden kopułę pancerny, znaczy pół kopułę pancerny, tu mamy, widzimy, kopułę obserwacyjną, no i tu za czołgiem jest zaraz strzelnica CKM-u, plus podają 1-2 RKM-y, ale prawdopodobnie przy tych ograniczeniach był tylko jeden RKM. Jest strzelnica RKM-u na zewnątrz, w ścianach, z tamtej strony jest strzelnica, to można było w wyjściu ewakuacyjnym zamontować. No i strzelnica obrony wyjścia, tam gdzie się chodzi, ta krata antysturmowo, to jest po prostu naprzeciw strzelnica. To by było wszystko. Także. No, wykonany w typie 37, on jest jednokondygnacyjny z tą niewydolną wentylacją podłogową, no ale widać ślady przekuć, bo są ewidentne przekucia tego wszystkiego, żeby po prostu wentylacja była ten za czołgiem, widzimy tą płytę detonacyjną też jest. Dobrze zachowany, na sypie zachowany. Ta impreza po prostu zaczyna się rozwijać. Także tu dziękuję za uwagę, a to potem będzie wszystko dołączone we filmie. Żegnamy się tutaj i zapraszamy na ta impreza, żeby to więcej po prostu osób. Jeszcze może pójdziemy z tamtej strony coś pokazać też. Tu widzimy schron z drugiej strony, półkopuła bojowa na CKM, kopuła obserwacyjna, tu widzimy strzelnicę RKM-u i tak dalej, także tak to wygląda z tej strony na sypie. Także czoło od strony wroga to po prostu było tam, natomiast tu jest jakby już za pole do ognia skośnego, tamtej i z tamtej strony. No i on stoi dosyć na górce, że właśnie jego
tym martwym polem uzupełnia właśnie ten schron pozorno uzbrojonej, który filmowaliśmy dzisiaj tam na dole już z grupy bojowy Wirek, bo tu po prostu przy tych uskokach, tych gnieckach jest tak, że nie zawsze po prostu te schrony były tak ustawione, że mogli wszystko ogniem obstawić, aby zabezpieczyć, i trzeba było po prostu dodatkowe takie właśnie te schrony pozorno uzbrojone budować. To widzimy, dobrze się zachował, nasypy są te rowy diamentowe też zostały, i tu z tego miejsca po prostu żegnam się i zapraszam tutaj właśnie na te szańce ludzkie, bo to jeszcze dzisiaj będą jeszcze tam koszary do zwiedzenia i tak dalej, a to już mam po prostu nagrane, także tu na tym kończam na dzisiaj. Są grupy rekonstrukcyjne, jak widać tu, może pokażę bardziej te grupy też, żeby było ich widać, o dalej. Także tu jest to wszystko fajnie ujęte. Także gorąco polecamy tu odwiedziny tego. To cześć!